Dzień dobry, nazywam się Tomasz Pałuszyk. Jestem kompozytorem i miałem ogromną przyjemność stworzyć część muzyki do filmu Wodnik 2 Elektra. Film wyszedł naprawdę bardzo ciekawie, świetnie się go ogląda i będzie miał rzeszę swoich fanów. Zapraszam zatem na seans i pozdrawiam. Thank you.
umówię was z panem Foglerem. Będzie tym zainteresowany. Niepokoją mnie te ostatnie włamania do mieszkań. Profesorowi Niesierowskiemu skradziono starodruki, w tym Biblię Lutra z 1684 roku. A mojemu przyjacielowi, docentowi Musielskiemu, skradziono holenderski portret z XVII wieku. Wyobrażasz sobie? Okradli go jak spał. Trzeba natychmiast zawiadomić o tym detektywa. W tej teczce są wszystkie potrzebne materiały dotyczące skradzionych rzeczy. Proszę, przekaż mi to. Dobrze. Zaraz będzie pan luz. Przyszedł pan Wiktor Luz. Niech wejdzie. Zaraz. Proszę bardzo. Kawa, herbata? Kawa. Dla pana? Kawa. Kawa, kawa. Poprosimy jeszcze. Panowie, dziś mam coś dla was specjalnego. Malarstwo holenderskie, druga połowa XVII wieku. Miniatura przedstawiająca portret mieszczanki. Autor nieznany, wygląda na oryginał. Estymacja? 5, może 6 tysięcy. Coś mało. Euro. Jak pan widzi, to warmał dobry. Teraz par płaci. Podoba mi się. Mogę dać za niego 2000 euro. U pasera dostanie pan może 1000. Chwileczkę, panowie. Pozwólcie, że się wtrącę. A pani to kto? Powiedzmy, że jestem rzeczoznawcą pana Luza. I taka młoda? Chce mnie pan obrazić? Ależ absolutnie. Ale uważam, że ten obraz nie jest więcej wart niż 5000 euro. I tu się pan myli. Miniaturę tę, biorąc pod uwagę technikę, materiały oraz deskę, namalował prawdopodobnie uczeń Rembrandta, Gerard Dou. Czas powstania tego obrazu to około 1660 roku. A co do pana estymacji,
Inna miniatura tego artysty została sprzedana 5 lat temu na aukcji w Monachium za 60 tysięcy euro. Proszę, oto moja ekspertyza. Ta pani ma rację. Jeżeli to Gerald Dom, to oszacowanie wartości tego obrazu jest zaniżone. Minimum 50 tysięcy euro. A więc dogadamy się? Zgoda. Ale pod jednym warunkiem. I jakim? Że da się pani zaprosić na obiad. Dzień dobry pani. Witam, detektywie. Piękny widok, prawda? Ten widok zachwyca mnie niezmiennie od lat. A zmieniają się tylko ludzie i okoliczności. Prawda, ale do rzeczy. Od 2 tygodni ktoś dokonuje zuchwałych włamań do mieszkań i kradnie cenne przedmioty. W porządku, jestem zainteresowany. A cóż takiego skradziono? Oto lista przedmiotów. Mam je odzyskać? Nie, tym zajmie się policja. Proszę tylko ustalić, kto za tym stoi. To mogą być bezwzględni ludzie, a Aquarius nie chce, żeby się pan narażał. No, rozumiem. Zadzwonię do pana za 3 dni. Dobrze, do widzenia. Do usłyszenia. Łukasz? Ważne. Chłodcy kolekcjonerzy. Nazwiska, adresy. Znasz kustosza Muzeum Mazowieckiego? Świetnie. Umów nas jeszcze dzisiaj. Cześć. To jest właśnie detektyw Murzyński. Bardzo mi miło pana poznać. Wspólnie z Łukaszem badamy sprawę kradzieży antyków. Nie wiem, czy pan słyszał, ale zginęło kilka ciekawych rzeczy i byśmy chcieli pozyskać listę kolekcjonerów płockich. Słyszałem coś o tym, mam listę. Moglibyśmy ją zobaczyć? Proszę bardzo. Chodźcie za mną, proszę. Co jest? Ta kobieta w płaszczu.
Dzień dobry. Inspektor Piotr Kunicki, komenda policji. Mam do pana jedno pytanie. Czy mogę słyszeć? Do widzenia. Do widzenia. Widział pan ten obraz? Niestety nie. Szkoła holenderska. Druga połowa XVII wieku. Gerard Dom. Oj, wybitny klasycie. Gdyby ktoś panu chciał zaoferować taki obraz, proszę tam zadzwonić. Dobrze. Sprzyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Cześć, Kuna. Cześć. Wiesz już może, kto ograbia tych polskich kolekcjonerów antyków? Tak, to jakiś gang na gościnnych występach. Warszawa lub Pruszków. Znaczy zawodowcy? Na pewno. Nie zostawili żadnych śladów. Dobrze się przygotowali. Ale to jest wszystko wina kolekcjonerów. Słabo zabezpieczone mieszkania, brak monitoringu, okna bez krat, prymitywne zamki w drzwiach. To musiało się tak skończyć. A propos monitoringu, sprawdź. Wczorajsze nagrania z godziny 14 z Muzeum Mazowieckiego. Muzeum? Coś tam zginęło? Kustosz sporządził listę 5 kolekcjonerów i dziwnym trafem ta lista zginęła. Przecież mam tu listę. I tu napisaną przez kustosza. Słuchaj, masz duplikat. Tak jak ja. Dobra, zaciekawiłeś mnie. A sprawdziłeś nazwiska z tej listy? Szacuję, no. Trzeci zmarł w zeszłym roku. To ci na przykład dała zbiór monem do muzeum. Ale zostaw. To nie jest jeszcze temat. Ja chcę tylko ustalić, kto za tym wszystkim stoi. Zadzwoń się. Okej? Okay? No. Na razie. Gdzie jest szef? Zaraz zawołam. Zapłacę ci po oknem zlecenia. Dogadamy. Przepraszam, zaraz wrócę i to kończymy. Na władzę nie poradzę. Czego pan inspektor sobie życzy? Słyszałeś coś o włamach do mieszkań i kradzieżach antyków? Coś mi się odbiło. Ja cię nie nachodzę. Ale jeśli któryś to jest z moich chłopaków, to ja im powiem. Zostawiam się na jakiś czas. Nie jestem i nie będę waszym informatorem. Ja tu prowadzę legalny biznes, jak pan widzi. A sprawdza się dowody osobiste? Szefie, to sami frajerzy. Mieszkania otwiera się jedną ręką. Jak puszkę do warki. Teraz była łatwa robota, ale zaraz będzie trudniejsza. No dobra. Wygrał pan. Tam na górze siedzi takich trzech. Przychodzą tu od 3 tygodni. Ten łysy. To podobno gangus z Pruszkowa. Beton na niego. Chcę podać? Małe piwo. Panowie, koniec imprezy. Wychodzicie.
Wchodzimy, chodźcie. Muła. Dlatego cię szaruję, to ci nie zapłacę. Miłego wieczoru. Chodźcie, chodźcie, idziemy. Numery. Ten mieszka pod Płockiem, a ten prowadzi dużą firmę w Warszawie. Rzadko bywa w Płocku. Ten pierwszy ma dużą kolekcję monet, a ten drugi broni białej. A tych dwóch widziałem wczoraj w pubie. Ten i ten to bankowcy z Pruszkowa. Wypili piwo i pobili jednego gościa. Słuchaj, Chmura, ja to muszę już spadać. Dobra. Dzięki, Łukasz, za informację. Na razie. Cześć. Trzyma, cześć. Chciałeś pan ze mną spotkać? Zapytam prosto z mostu. Kto obrabia polskich kolekcjonerów panów? Może coś wiem, ale u mnie taka wiedza kosztuje. Wiadomo, nic za darmo. Ile chcesz? 2000. Chyba pana stać. W porządku. Na jutro będę miał pieniądze. Jutro to będzie amnezja. Na dziś. Póki jeszcze coś pamiętam. Zgoda, to będzie na dziś. Gdzie się spotykamy? Nad Wisłą, na bulwarze, przy moście, o 22:00. 2000. Zaczekaj się chwilę. Siema, Wiktor. Słuchaj, tak jeden pyta o kradzieży antyków. Przyjedź wieczorem do Kaskady, to pogadamy. No na razie, siema. Chodźcie, idziemy. Podwójny rzek lodo dla mnie. Skąd tak sobie opada? Nie znasz? Dawid, poprasz. Co to jest? Jakieś gwoździe, śruby? A w ogóle to umiesz się tym obsługiwać? Co to za jedno? Lokalny detektyw. Naprawdę? Nie. Nie lekceważ go. On jest bardzo sprytny, może ci dobrze zaszkodzić. Dziś o 22:00 będzie czekał na bulwarze przy moście. Będzie miał przy sobie dwa koła za informacje. Ale połowa dla mnie, rozumiesz? Dobra, umowa stoi. Wiktor, tylko nie przegnij. Postraż gościa, wez kasę i spływaj. Dobra, jest okej. Okay. Plus.
Cześć. Jestem na bulwarze po drugiej stronie Wisły przy moście. Tak, mam się spotkać z informatorem. Dobra. Słuchasz mnie? Siadam, bo ci zapamiętaj. Frajer. W sypialni. Wysyłam pineskę. Możesz sobie dobrać kogo chcesz. Tak, jutro godzina 12. Będę was obserwować. To umowa. Mam nadzieję, że nic mi nie zrobiłeś. No luz. Wszystko jest dobrze. Cześć, to ty jesteś Zawada? A kto pyta? Wiktor Gruz z Pruszkowa. Robota mam dla ciebie. 5 koła. Zależy, co mam robić. Domek pod Polskę. Okej, kiedy? Jutro. Ale chata pusta. Pusta. Bierzemy panty i spadamy. Szybki temat. Masz mój numer. Wyrobisz mnie i masz przesranie. Rano dzwonię. Wyśpij się. Pojechali do Hiszpanii. Co zabrali? Zaczynajcie. Dobra, prawda. Kierowca to Bolesław Rudzki, zwany Kleszcz. Notowany za włamania do mieszkań i domków. Kleszcz? A w trakcie jednej roboty zakleszczył się. Popnij piwnicy. Co się dzieje? Panowie, przygotujcie się. Dawaj, chłop! Szybko!
Dobra, wchodzimy. Dawaj, 10 sekund. Teraz twoja kolej. Kieruj się na lotnisko. Teraz, panowie, wchodzicie. Za kradzież z włamaniem mogło dostać nawet 10 lat. Powiedzieli coś? Na razie nic. Nie ma żadnych dowodów, żeby powiązać ich z tymi kradzieżami. Nic się panie nie stało? Bardzo pana przepraszam, zamyśliłam się. Zobacz, więcej szczęścia następnym razem. Elektra. Coś czuję, że jeszcze się spotkamy. Tak, niestety to wszystko. Szkoda.
Był pana krewnym? Krewiatkiem. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Jeżeli w czymkolwiek mogę pomóc, jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Droga Zosiu, jestem cały i zdrowy. Miałem pewne trudności, ale już wszystko dobrze. Jak Bóg da, zobaczymy się po nowym roku. Bardzo za Wami tęsknię i kocham. Uściskaj Tadeusza i małą Krysię. Wysłałem jej paczkę na święta. Przyjdzie na pocztę przy Wasertum 316W łamane na 16M. Wasz Tomek Gorzewo. Frau Zofia Kroszczecka. Erich Koch Strasse 9, Schottersburg. Mam słabość do impresjonistów, zwłaszcza w tak młodym wykonaniu. Masz też słabość do dzieł sztuki. Oczywiście, ale ich miejsce jest w muzeach, tak by wszyscy je mogli oglądać. Niestety, nie udało się odzyskać skradzionych antyków. Wszystko w swoim czasie. Niemal każdego dnia funkcjonariusze otrzymują zgłoszenia dotyczące włamań i kradzieży. Wielu z nich można by uniknąć, gdybyśmy byli ostrożniejsi i właściwie dbali o zabezpieczenie swojej własności. Pamiętaj, przestępcy działają w podobny sposób. Sprawdzają klamki drzwi wejściowych. Jeżeli nie zamknąłeś drzwi na klucz, możesz być pewien, że złodziej wykorzysta okazję i zabierze wszystko, co jest w jego zasięgu. Cenne rzeczy i przedmioty, pieniądze, dokumenty, telefony czy kluczyki od samochodu. Sprawcy kradzieży wykorzystują czas, kiedy nie ma cię w domu. Na przykład wyjechałeś, przebywasz w ogrodzie albo porządkujesz przydomową posesję. Nie zapominaj, że pozostawiając nawet na chwilę otwarty dom czy mieszkanie, możesz w łatwy sposób paść ofiarą kradzieży. Przestępcy obserwują Twoje nawyki, a w szczególności zamieszczane przez Ciebie w mediach społecznościowych zdjęcia z wyjazdów z datami i opisami. To nic innego jak zaproszenie dla złodzieja. Nie publikuj i nie informuj, że na przykład aktualnie przebywasz z rodziną na wakacjach. Nie przechowuj kosztowności, cennych antyków ani pieniędzy w domu. Złodzieje doskonale wiedzą, gdzie ich szukać. I żadna skrytka nie jest w stanie uchronić Ciebie przed kradzieżą. Nie daj się okraść. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od Ciebie samego. Thank you.
to musi być jakiś szyf. Tak, droga Marta, to jeszcze jedna zagadka rodzinna. Dziwne to jest. Kim była Krysia? No właśnie, mój dziadek nie miał córki, tylko syna. Co on robił w 1944 w Gorzewie?